Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to kolejny odcinek z cyklu Horizon Zero Dawn. Mam tu taki troszeczkę tajny plan. Potrzebuję serca krabopająka. Tutaj jest jakieś takie miejsce krabopająków, jak widzicie na mapie. Czy one sobie poszły tam? Te krabopająki. Ajajaj, czyli wcale nam tutaj to nie pasuje. Myślałem, że może udałoby się namówić tego piłozęba, żeby nam pomógł troszeczkę w ataku, ale ponieważ krabopająków już nie ma, to odpuścimy sobie to całkowicie i pójdziemy do tego kotła, który jest tam niżej oznaczony. Jak on sobie tam chodzi, ten. My sobie pójdziemy tutaj. Teraz jak tam się najlepiej dostać? Najlepiej tą drogą. Tą, którą idą krabopająki. Dobrze. Czyli wracamy do drogi. Noc jest troszeczkę niezbyt przyjemnym czasem tutaj do zwiedzania i jest ciut niebezpieczniejsza, wydaje mi się. O, 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 o. Tam jest jakieś zwierzątko, którego jeszcze nie widzieliśmy na oczy. Co to jest? Bysiorn. Zerknijmy sobie w katalogu maszyn, co to jest bysiorn. Bysior. Duży. Twarda zewnętrzna skorupa. Podatność na mróz. Odporność na ogień. No właśnie. Rogi drążące. Zniszczenie tych elementów wyłączy rogi drążące. Ogniwo. Trafienie go strzałą porażającą. Ale nie mam strzał porażających jeszcze. Procesor. Czyli w brzuch mu można było strzelać i to by było dosyć dobre wyjście. Ale może nie trzeba będzie. Spróbujemy go obejść tak, żeby nas nie zauważył. Ups. Idź sobie, kolego, idź sobie. Trochę chyba nie mam ochoty się z nim bić. On może być znacznie silniejszy ode mnie. Na chwilę obecną. Na pewno również nie mogę go zdominować. Bo jeszcze tej dominacji nie mamy. Trzeba się tędy przedostać. Próbując ich nie sprowokować. Obawiam się, no właśnie, czy wróciliśmy się w przeciwną stronę, niż mieliśmy się wrócić? A nie, tu jest ten. Odszukaj opiekuna. Tu mamy jakiś quest. A my chcieliśmy się dostać tam na dół, a dostaliśmy się na górę niestety. Czyli wracamy w tą stronę. Nie. Wracamy w tą stronę. Teraz spróbujemy to zrobić jeszcze inaczej.
Szer nas zobaczył. Ale nas nie atakuje. No to można tak się prześlizgnąć. Bardzo dobrze. Dobrze, przed nami wędrują sobie dwa piłozęby. Plus cały jeszcze zestaw. Kurczę, trzeba się tu schować. Cały patrol idzie, zobaczcie. Czujki sprawdzają teren, ale cwanie to jest wymyślone. Jednego mamy. Mamy czujki. Chodź tu, czujko. Czujka zdjęta. No, popatrzcie w tę stronę. Jeszcze. Zdjęty. Chyba wszystko. To nie było ładne, to było takie trochę. Zwrot, odporność na skażenie, metrowe. Aj, nie ma serca. Podejrzewam, że też nie będzie serca. Nie. No, ale trzeba niestety próbować. Okej, okay, po lewej mamy piłozęby, z którymi wcale nie chcemy się spotkać. Na pewno się przyda. Zęby sobie ominęliśmy. I jeszcze przy okazji, biegnąc to sobie do tego kotła następnego, pozbieramy sobie trochę leczniczych rzeczy.
Ono ci leży trochę martwych maszyn, także... tu następne maszyny są, które mnie jeszcze nie widzą. Ja sobie ominiemy z drugiej strony. Mogę ich wkrótce potrzebować. No właśnie, one mnie nie widzą, także... Nie będziemy się nimi mocno przejmować. My chcemy się dostać jak najbardziej w tamtym kierunku. Tu mam ognisko, które się na pewno przyda. No i mamy przed nami wejście do kotła, które bankowo jest strzeżone. Kocioro. Żeby było tego zdominować. Nasza przejęta czujka całkiem ucie ładnie sobie daje radę. Sobie strzały. Ależ znalezisko. Tu jest wejście do kotła, tylko... Wygląda na jakieś takie... Ten kocioł wygląda na jakąś dziurę w ziemi strasznie głęboką. No okej. Tu coś jest. Zobaczmy, co jest tutaj. Musimy spróbować się tam dostać jakoś na górę. No zobaczmy. Popatrzmy którędy. W tej rurze znajduje się jakiś płyn. Róża i róża. A w tej, po której przeszedłem, tak? Okej, schodzimy niżej. Czyżby wejście do kotła było na dole? Może jednak tak? Ja. O, jest takie duże prawdopodobieństwo. Może to tak będzie. Wygląda na to, że nie tylko ja szukałam wejścia. Mhm. Jaka szkoda. No, panu się zginęło. To jest jakaś woda, która nie wygląda zachęcająco. Idziemy dalej jeszcze głębiej.
Okej. O, chyba jednak jest tu wejście. Oni też byli ciekawi. Jestem lepiej przygotowana. Tak jest, ale my jesteśmy lepsi. Mam nadzieję, że jesteśmy lepiej przygotowani. Szopa. No dobrze, wejdźmy do następnego kotła. Uszkodzenie turbiny może odwrócić kierunek jej obrotów. Dobra, rozumiem. Chyba wszystko idzie po mojej myśli. Rozumiem. Znów ten odgłos. Idziemy dalej. Znowu do wnętrza maszyny. No to wchodzimy. Muszę znaleźć drogę przez tę skorupę. No, już mi widzą czujki. Tu będzie znacznie więcej przeciwników. Tu jest niszczyciel. Kornister mrożący. Gdzie czujka? Zeszła na dół. Dobrze, tam jest czujka. Tam jest niszczyciel. Z którym się chyba jeszcze nie spotkałem. Tam jest generator pola. Tam jest urządzenie do mostu. No dobra. Czujka tutaj warto by było tutaj do nas zwołać. Warto było ją zmodyfikować, żeby one powalczyły pomiędzy sobą. To na pewno będzie wyzwanie, ten kocioł. Schowajmy się tutaj. Dobra, zróbmy to tak. Strzelaj, Aloy.
poszło całkiem zgrabnie. Znaczy, nie poszło zgrabnie. Ale przynajmniej... Działko niszczyciela. Proszę bardzo. Zacznijmy tak. Się z nimi rozprawiać. A, ty niszczycielu, ty. I już po niszczycielach. I jeszcze mam 42 pociski. Idziemy robić porządki na dole. Jeszcze ktoś tu jest? Ktoś tu miał problemy ze mną tutaj wchodzącym? Nie. No niestety, działka niszczyciela niestety nie można zabrać ze sobą. Okej. Zostawmy, pozbierajmy to, co mieliśmy pozbierać. I myślę, że to jest idealne miejsce. Żeby tu gdzieś w środku samym, w samym środku. Okej, rozumiem. Tędy się nie da tak. Trzeba być na górze. Nie da się wjechać tędy. Się przez to pole nie przejedzie. Tu są jakieś... No właśnie, tu się coś włącza. Włącza. A, tu się pewnie pole zdejmuje. Dobra. To jest dobre miejsce, żeby się pożegnać. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Hej, hej.